Cześć, Asia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać dwa notesy, które dostałam od Moniki Pędowskiej i od Agnieszki Adamik, czyli Lady Scrapper. Są to notesy z wymiany scraptubowej. To była taka wymiana, gdzie były trzy rzeczy do wyboru. Ja się zapisałam z dziewczynami właśnie na notesy. Notesy dostałam dwa, dlatego że jakby zapisałam się podwójnie, bo tam była nieparzysta ilość osób. Dobra, pierwszy notes, notes od Moniki Pędowskiej. W zasadzie tutaj te elementy są pociągnięte, podejrzewam, że glossy accent albo jakimś podobnym, jakimś preparatem. Trochę odsunęło, żeby było dobrze widać. Zamykane jest na gumeczkę. Gumeczka ta jest przyczepiona w jednym miejscu. Jeszcze tutaj mamy na grzbiecie takiego chwosta. I otwieramy. Tutaj otwieramy. Są karteczki samoprzylepne z takim też ptaszorkiem. Tutaj otwieramy. I mamy kieszonkę. W kieszonce tagi. Zamykamy. Tutaj wszystkie te przekładki są z takimi fajnymi elementami. I tutaj mamy kieszonkę. Jest wkład. Kolejna przekładka. Tutaj również kieszonka. W kieszonce też jest i tak, i tutaj jakaś mata. Też można na przykład jakieś zdjęcie. I kolejna przekładka. I tutaj też jest mata. I to jest i wkład. I na końcu też mamy takiego tego ślicznego ptaszka. Piękna jest ta faktura jak papier akwarelowy. Tak, wkład podejrzewam, że z fabryki Weny mi się kojarzy. Dobra, to jest pierwszy notes. I on jest taki większy, tak? Czy to są te wymiary, które Agnieszka ma w swoim tutorialu i na nich testowałyśmy, a ja z Agnieszką się umówiłam, że zrobimy dla siebie takie mniejsze wersje, przeurocze. Jest w podobnym klimacie tych papierów. To nie jest ta sama kolekcja, chociaż na początku tak mi się wydawało, ale są bardzo podobne. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie jest ta sama kolekcja. Również jest zamykany tutaj na gumeczkę, też na jeden. Mamy koraliki. I otwieramy. W środku papier z skryptem. Tutaj jest taka zakładka, którą można wyjąć. I można ją włożyć w dowolnym miejscu. Ją się po prostu wciska, wpina. Ona jest z folii washi i pasująca do washi też. Taka wstążeczka. I tutaj też mamy zrobiony fustulem. Tak myślę. Zrobiona taka też przekładka. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było widać. O, tak widać lepiej. Widzicie? Ona jest na zdjęcia. Tutaj są takie kieszonki i można sobie wsadzić zdjęcia. Albo ewentualnie jakieś inne. Inne rzeczy. Przekładka. Za przykładką belly band. Z kartą. To jest wkład, który Agnieszka robiła sama. Tutaj mamy taką słodką sówkę. Strzałeczka. Kolejna przekładka. Za przekładką mamy białe karty. Później kolejna przekładka z napisem Follow Your Dreams. Kolejna, tutaj też belly band. Też dwie takie tagi. Tagi, obrazki i grafiki. Tutaj też mamy biały wkład. Tak, biały. Tutaj kolejna z kieszonką. Jest zakładeczka. Tu kolejna. Love is in the air. Tutaj też belly band. Też mamy tutaj taką kartę. I tutaj też jest słówka. I króliczek. Przesłodki. I tutaj na końcu też jest jeszcze kolejna przekładka, parę białych kart i na samym końcu jest też z folii, też chyba tak będzie lepiej widać, bo tak lepiej widać. Tutaj z takim wycięciem, żeby było łatwo coś wyciągnąć i schować. To jest taka kieszonka na różne dokumenty. I tutaj już Agnieszka wsadziła taką kartę, w której też można zrobić jakieś zapiski. I to jest tyle. Tutaj jeszcze, co warto pokazać, to to, że ma ten notes narożniki w złotym kolorze i piękny napis z przodu specjalnie dla Ciebie.
I tak wyglądają oba notesy. Mam nadzieję, że Wam się podobają, bo mi się bardzo podobają. W ogóle zauważcie, że są w bardzo podobnym stylu. Jak dostałam ten, dostałam pierwszy od Moniki, od Agnieszki dostałam drugi. Jak zobaczyłam ten od Agnieszki, to już się uśmiechnęłam, mówię, są bardzo do siebie podobne. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Pa!